sobotę wiele dróg prowadziło do szkoły podstawowej nr 4, gdzie trwała festynowa zabawa. Oprócz typowych piknikowych atrakcji uczestników przyciągała tętniąca muzyką scena. Można było posłuchać piosenek, obejrzeć występy taneczne czy pokazy sztuk walki. Na scenie prezentowali się uczniowie, jak i równie utalentowani goście. Dużym zainteresowaniem cieszył się m.in. pokaz tańca współczesnego w wykonaniu zespołu Kanonki z Bokem CC. Publiczność z zainteresowaniem obejrzała też pokazy taekwondo. Uczestników festynu odwiedzili policjanci, którzy przyjechali radiowozem i na motocyklach, które to dzieci wykorzystały do zdjęć. Równie chętnie fotografowano się z komisarzem Lwem. Hitem okazała się również strażacka drabina. Szczęśliwcy mogli się wznieść na niej na wysokość nawet 20 metrów. Nie brakowało też chętnych do obejrzenia strażackiego wozu, przymierzenia hełmu i włączenia syreny alarmowej, ale na tym nie koniec atrakcji. Na festynie zjawili się też kierowcy rajdowi. Przyjechał również samochód ciężarowy. Bez problemu można było wejść do tych super pojazdów i poczuć się jak prawdziwy kierowca. Uczniowie przygotowali pokazy pierwszej pomocy, które prezentowane były na scenie, a na szkolnym boisku odbywały się zawody sportowe. Dużą popularnością cieszyło się koło fortuny czy zabawa pod hasłem Postaw na cukierka. Można było spróbować swoich sił w modelowaniu zwierzątek z balonów, czy spróbować unieść się przy pomocy balonu wypełnionego helem. Kolejki ustawiały się też do malowania twarzy, włosów czy nanoszenia tatuaży. Ozdabiano również ceramiczne naczynia. Nie zabrakło pajdy chleba, grochówki, potraw z grilla, pierogów, krokietów czy pity. Wymieniać można by długo. Długo też bawili się ci, którzy zostali do końca festynu. Kiedy to nastąpiło, pełne emocji, losowanie nagród głównych, w tym roweru.